35. Tak naprawdę w Poznaniu, no poza tym, że Poznań był bardzo endecki wówczas. W całej Polsce, tak jak mówił wówczas Boy, nastąpiła epidemia kabaretiasis. Tak? Epidemia takiej twórczości kabaretowej. Niektórzy mówili o rozkabareceniu całej Polski. I we wszystkich miastach, bo we Lwowie, w Krakowie, w Łodzi, powstają kabarety. W Poznaniu jakoś bardzo trudno w ogóle o jakieś nowinki artystyczne, tak? Poznań był strasznie takim miastem, które bardzo dba, tak jak to się mówi, o taki izolacjonizm dzielnicowy, tak? Taką, to jest ten Poznań, gdzie bardzo trudno, jak mówił Stefan Papel, to jeden z krytyków teatralnych, bardzo trudno znaleźć jakieś kwiaty na ugorze. Tutaj Państwu przeczytam, to architekt miejski Władysław Czarnecki, który był z pochodzenia lwowianinem. Przyjeżdża w latach 20. do Poznania właśnie dlatego, że dostał etat architekta miejskiego i ze zdziwieniem spogląda na tych poznaniaków, którzy są tacy strasznie i pruderyjni, i zachowawczy, i w ogóle ich nie interesuje życie artystyczne. I on w swoich wspomnieniach przytacza taką anegdotę, że jeszcze w ten sposób. W obyczajach panowała dziwna dla nas, czyli dla mieszkańców innych rejonów Polski, pruderia i prowincjonalność, zacofanie. Żonie naszego kolegi, warszawiance, gdy założyła w tramwaju nogę na nogę, konduktor oburzony zwrócił uwagę. Spuść pani tę girę, tu nie kabaret. Od razu mi dać, jaki był stosunek do kabaretu, prawda? W tak porządnym mieście, jak jest Poznań, kabaretu być nie mogło. Proszę Państwa, też wypowiedź aktorki Wileńskiej, która w sezonie 1927-28 grała w Teatrze Polskim i ona bardzo szybko stąd uciekła, napisała potem w swoich wspomnieniach. Można zapomnieć o tym, że jest Europa poza tym zakazanym Poznaniem, gdzie największą atrakcją jest wieprzowicie. Strasznie się tak podobało. Poznań jej się nie podobał, tak uciekają stąd różni ludzie. No więc trzeba było czekać na taką osobę, jaką jest Artur Maria Swinarski. Pierwszym takim kabaretem, który powstał w Poznaniu, to jest kabaret Zdziebko. Kabaret Zdziebko, który miał nawiązywać oczywiście do Gwary Poznańskiej, ale wśród niektórych poznaniaków no tak, nie ta nazwa, sama nazwa nie cieszyła się zbytnią popularnością, ponieważ myśleli, że pewnie chcą nas ośmieszyć, tak nazywając kabaret Zdziebko. Poza tym była taka piosenka, niech pan się Zdziebko posunie, w związku z tym ona też jakby wywoływała takie niemiłe skojarzenia wśród poznaniaków, że ktoś tutaj śmieje z ich języka, tak, z tej Gwary Poznańskiej, która była dla nas bardzo ważna. Kabaret Zdziebko specjalizował się w szopkach. To były przede wszystkim szopki literackie, bo tutaj właśnie oni postępowali dokładnie tak, jak w Zielonym Baloniku, tak, żeby tego poznańskiego filistra pokazać na szopkowej scenie i go wyśmiać. I pierwsza szopka cieszyła się powodzeniem. Dlaczego? Dlatego, że wyśmiewano przede wszystkim tych, którzy przybyli do Poznania z tak innych rejonów Polski. Z inicjatywy Ludwika Purzeta powstaje również drugi poznański kabaret. Ten kabaret nosi nazwę Różowa Kukułka. I tak jak potem napisał Artur Maria Swinarski, Purzet usiadł na jajach i wysiadł kukułkę. Tak? Kukułkę, która, co bardzo ważne, bo kukułka jest takim ptakiem, który podrzuca swoje jajka. I potem mówili, że tam jeden z krakusów podrzucił nam to jajo takie kabaretowe. Tak? I dlatego w Poznaniu ten kabaret tak rozkwita. To był kabaret taki bardzo literacki, jeżeli można tak powiedzieć. I tutaj taką ważną osobą, która chyba jest najbardziej znaną później jeszcze też w Warszawie, bo zostanie z Jaroszego Czestochowina ściągnięta do Warszawy, będzie Tora Koria, która jest wybitną pieśniarką. Uczyła się, pobierała lekcje u Iwetki Bert, którą przedtem widzieliśmy, albo właśnie na Misesę paryską. Tora Koria, która była świetnie wyszkolona, miała wspaniały głos, która odróżniała się nawet na tle tych warszawskich pieśniarek właśnie tym, że umiała doskonale podawać słowa. Różowa Kukułka tylko 5 tygodni funkcjonowała. Trzecia najważniejsza inicjatywa poznańska na tym poznańskim ugorze artystycznym udało się hodować. Właśnie mógł się utrzymać tylko jeden kwiat, jedna roślina, to jest kaktus, więc klub szyderców pod kaktusem, który powstał w roku 1935.
wierzycą z inicjatywy Artura Malisinarskiego. I cały sezon udało im się grać, potem jeszcze wznowiono występy Klubu Szyderców w 1935 roku i to już była taka ostra satyra.